Na Dożynkach Powiatowych w Szczecinku gościmy pana profesora Dariusza Rosatiego. No, gość niecodzienny, ale i okoliczności również po temu. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby zapytać pana profesora o niedawno zgłoszone przez Platformę Obywatelską propozycje podatkowe, rewolucyjne, rewelacyjne, jak niektórzy nazywają je ściemą. No to w takim razie zapytajmy, bo jest pan jednym z najlepiej zorientowanych, prominentnych polityków Platformy. W tych propozycjach, na czym polega ich uroda? No przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość dożynkową. Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. A jeśli chodzi o propozycję Platformy, to chcę powiedzieć, że jest to propozycja poważnej reformy całego systemu podatkowego, która ma na celu po pierwsze stabilizację pracy, po drugie podniesienie dochodów z pracy, po trzecie uproszczenie systemu podatkowego w sposób radykalny. Na czym polega ta propozycja? Ona w największym skrócie polega na tym, że podatnicy będą płacili tylko jeden podatek, jedną daninę, w ramach której będą znajdowały się dotychczasowy podatek PIT, składka na ZUS i składka na Narodowy Fundusz Zdrowia. A zatem rezygnujemy z tych wszystkich składek chorobowych, wypadkowych, rentowych. Zwalniamy w ten sposób miejsce w przedsiębiorstwach dla działalności produkcyjnej, w miejsce działalności rozrachunkowej czy księgowej. Przedsiębiorcy odniosą tutaj określone korzyści, ale największe korzyści oczywiście odniosą pracownicy. Dlatego, że nowy system podatkowy przewiduje, że ten jednolity podatek będzie wynosił od 10% dla najniżej uposażonych oraz dla osób obciążonych dużymi rodzinami, aż do 39,5% dla osób najzamożniejszych i zwłaszcza tych, które nie mają dzieci. W tej propozycji mniej więcej według naszych obliczeń 97% wszystkich podatników zyskuje, czyli ich dochody netto po wprowadzeniu tego systemu będą wyższe niż do tej pory. Najbogatsza warstwa, kilkuprocentowa warstwa społeczna, osiągających dochody w granicach 40 tysięcy złotych miesięcznie, może się liczyć z tym, że ich obciążenia podatkowe trochę wzrosną. W ramach tego całego systemu likwidujemy też umowy śmieciowe. Wszystkie umowy cywilnoprawne zostają w pierwszym etapie ozusowane, a w drugim etapie od 2017 bądź 2018 roku wszystkie umowy śmieciowe, zlecenia zostają zlikwidowane i zastąpione jednolitym kontraktem płacowym. No tak jak powiedziałem, uroda tego pomysłu polega na tym, że po pierwsze on przynosi największe korzyści rodzinom najmniej zamożnym i zwłaszcza tym, gdzie jest dużo dzieci. Po drugie, stabilizuje rynek pracy, bo zamiast krótkoterminowych umów zlecenie, wszyscy będą objęci kontraktami płacowymi, które gwarantują wszystkie prawa pracownicze, no a zwłaszcza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I wreszcie po trzecie, przedsiębiorcy zyskują, dlatego że przestają bawić się w rozliczanie tych wszystkich płatności składkowych w imieniu pracownika. Na dobrą sprawę całe te działy związane z liczeniem ZUS-u, NFZ-u mogą zostać w przedsiębiorstwie po prostu zlikwidowane. Więc tak fajnie. W największym skrócie wygląda ta propozycja. Fajnie to brzmi, fajnie się tego słucha, ale nasi krytycy powiadają, mieliście 8 lat, dlaczego nie wprowadziliście tego wcześniej? Dlaczego dopiero teraz na końcu no nie jesteście wiarygodni? No więc oczywiście nasi konkurenci polityczni starają się podważyć i zdyskredytować tę ideę. Po pierwsze, nic o niej nie wiedzą, dlatego że w rzeczywistości algorytm, który jest wykorzystywany do tych obliczeń, jest opracowywany w Ministerstwie Finansów i tutaj nie zauważyłem, aby ktokolwiek z posłów opozycji czy z kandydatów politycznych opozycji miał w ogóle choćby zielone pojęcie o tym, jak to jest liczone, więc ich krytyka jest, powiedziałbym, niewiarygodna. Natomiast argument, dlaczego nie sprowadziliśmy tego wcześniej, na ten argument odpowiedź jest bardzo prosta. Do tej reformy budżet będzie musiał dopłacić. Oceniamy koszty tej reformy na mniej więcej 10 miliardów złotych i chcę wyraźnie powiedzieć, że rok temu, dwa lata temu czy trzy lata temu nie było nas po prostu stać na tę reformę. Polska, przypominam, miała zbyt duży deficyt budżetowy, była objęta procedurą nadmiernego deficytu w ramach Unii Europejskiej i musieliśmy najpierw doprowadzić finanse publiczne do stanu równowagi. I teraz, kiedy już
ta procedura nadmiernego deficytu została z Polski zdjęta na wiosnę tego roku, możemy wyjść z taką inicjatywą, która umożliwi nam wykorzystanie pieniędzy budżetowych właśnie na realizację tego projektu. A więc po prostu wcześniej nie było można tego wprowadzić. Właśnie ta procedura nadmiernego deficytu o tym przesądzała. Zdjęta, jak pan profesor powiedział, w tym roku. I kiedy już można, to próbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że udało się rozwiać trochę wątpliwości naszych widzów na temat tych propozycji, które rzeczywiście, jak słyszałem, wielu ekspertów ocenia bardzo wysoko. No właśnie zastanawiając, czy jeszcze zdążymy je wprowadzić. Panie profesorze, te propozycje nie mają wejść w 2016 roku w życie. Nie. Ten cały proces reformowania systemu podatkowego jest rozłożony na dwa etapy. Tak jak powiedziałem, od przyszłego roku ozusujemy wszystkie umowy cywilnoprawne. W związku z tym od razu będziemy mieli efekt w postaci zwiększonych dochodów do budżetu czy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzimy też kilka innych reform w przyszłym roku, między innymi grant na start dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają pracę. Ale w drugim etapie wprowadzimy jednolity kontrakt o pracę, który zlikwiduje umowy śmieciowe i dopiero jak będziemy mieli ten jednolity kontrakt o pracę, czyli wszyscy w Polsce będą pracowali na umowie o pracę, to wprowadzimy ten system, który łączy wszystkie podatki i składki w jedną płatność realizowaną przez poszczególnego podatnika. Dla najuboższych rodzin, dla osób zarabiających minimum krajowe i na dodatek obciążonych dziećmi, zyski w skali rocznej sięgają 5000 zł z prowadzenia tego systemu. Także to jest naprawdę duża ulga i duża pomoc dla tych zwłaszcza, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Zróbmy wszystko, żeby się to nam udało. No to jest oczywiście apel do wyborców. Jeżeli wyborcy zaufają nam ponownie, to jesteśmy gotowi tę reformę prowadzić. I chcę powiedzieć, że to jest przykład prawdziwej reformy systemowej, podczas gdy nasi konkurenci polityczni do tej pory właściwie ograniczają się tylko do obiecania, że będą rozdawać pieniądze, ale nie mówią oczywiście skąd. I dlatego przestrzegam przed wiarą w takie nieodpowiedzialne obietnice, że można nagle wyczarować 30 czy 50 miliardów złotych nie wiadomo skąd i rozdać na dzieci, czy podnieść kwotę wolną od podatku, czy też w jakiś inny sposób porozdawać te pieniądze. My jesteśmy partią odpowiedzialną i bierzemy odpowiedzialność za to, co obiecujemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.